Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak jest obchodzony Nowy Rok na Sri Lance i praktycznie dlaczego nie jest obchodzony. Dla Lankijczyków 1 stycznia nie jest praktycznie dniem wolnym od pracy. W tym roku był dniem wolnym od pracy z tego względu, że na ten dzień przypadała poja, ale o poi powiem Wam innym razem. Dla części Lankijczyków jest to dzień jak codzień. Część z nich po prostu przesypia ten dzień, a znaczna część spotyka się w takich grupach, szczególnie młodzi ludzie. I na przykład Asi w tym czasie grał na gitarze, inni znajomi grali na bębenkach, wszyscy razem śpiewaliśmy lankijskie piosenki. Także tak wyglądał nasz Nowy Rok. Nie widziałam za bardzo fajerwerków też w tym czasie, dlatego że nie są one tak popularne na Sri Lance. Można je zobaczyć w Colombo, myślę, że też w Unamatuna, Milisa czy też Hikadua, w takich bardziej komercyjnych miejscach, ale nie ma ich tak dużo. No dobra, to dlaczego Nowy Rok nie jest tak popularny na Sri Lance? Wynika to z tego, że Nowy Rok na Sri Lance obchodzony jest 13-14 kwietnia. Kultura europejska przejęła kalendarz gregoriański, natomiast w znacznej części Azji panuje kalendarz buddyjski, era buddyjska. Era buddyjska liczona jest od śmierci księcia Siddharty, czyli Buddy. Książę Siddharta miał około 80 lat, jak zmarł, i data ta przypada według historii na 480 rok przed naszą erą, natomiast według tradycji na 544 rok przed naszą erą. Wszystkie święta na Sri Lance, takie ważne, obchodzone są według kalendarza buddyjskiego. Natomiast w urzędzie oraz w dniu codziennym posługują się kalendarzem gregoriańskim. Dlatego też Nowy Rok na Sri Lance obchodzony jest w kwietniu. Jest to czas Aurudu. O Aurudu też Wam powiem innym razem, bo jest to bardzo obszerny temat. Ja w tym czasie byłam w kwietniu na Sri Lance, dlatego dużo Wam o tym opowiem. Kolejnym sposobem, jak spędziliśmy Nowy Rok, było Almsgiving. Almsgiving w tłumaczeniu oznacza dzielenie się jałmużną. I Asiego kolega zaprosił nas na takie wydarzenie, gdzie całą swoją pierwszą wypłatę, którą dostał w banku, przeznaczył na zafundowanie posiłku dla około 50 osób w takim przytułku. Był to przytułek, gdzie znajdowały się osoby chore na zespół Downa oraz osoby z Alzheimerem. Cała rodzina Akili przyjechała samochodem z mnóstwem ryżu, z wielkim wiadrem ryżu oraz z kiełbaskami, z sałatką oraz słodyczami. I naszym zadaniem, moim i Asiego, było pomóc im rozdać ten posiłek. Mogliśmy też spędzić czas z tymi osobami. Była też część poświęcona na worship Buddha, czyli oddawanie hołdu Buddzie. W celu ochrony nie mogłam Wam nagrać filmiku z tamtego miejsca, bo po prostu wydawało mi się to nietaktowne, ale uwierzcie mi, że to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Takie dzielenie się takim dobrem, tak jak jest zresztą w buddyzmie. Jest to bardzo popularny sposób spędzania Nowego Roku. To samo wydarzenie, czyli Almsgiving, jest obchodzone w Nowym Roku w kwietniu. Jest to bardzo popularne. Wtedy w przeciągu dwóch dni na ulicach rozdawane jest jedzenie. Ludzie dzielą się jedzeniem i każdy może zjeść w tym czasie za darmo. Więcej o poi, więcej o Aurudu powiem Wam następnym razem. Zapraszam Was do subskrypcji. I tutaj w linkach podam Wam też inne filmiki, które zrobiliśmy z Asim dotychczas. Do zobaczenia w kolejnych filmikach!